Cześć, z tej strony Zachar, jestem byłym żołnierzem wojsk specjalnych. Przez 7 lat prowadziłem selekcję do jednostki specjalnej. Byłem na 4 misjach bojowych i aktualnie od 2 lat jestem na emeryturze i prowadzę firmę, która zajmuje się przygotowywaniem kandydatów właśnie do tego rodzaju testów, czyli do selekcji i do testów sprawnościowych do wojsk specjalnych. Przygotowując się do wojsk specjalnych, do tych testów, musicie rozwijać się wszechstronnie. To nie tylko trening siłowy na siłowni, to musicie też trenować bieganie, musicie trenować pływanie, walki wręcz, szkolenia wysokościowe. I ja Wam poprzez te treningi, oprócz tego, że będę omawiał ćwiczenia i metodykę, również Wam będę mówił, jak się przygotowywać, na co zwrócić szczególną uwagę. Będziemy mówić o suplementacji, będziemy mówić o tak zwanych deloadach, o regeneracji i tak dalej. Także oglądajcie do końca te filmy i na pewno się dużo z nich dowiecie. Także zaczynamy pierwszy trening. Każdy trening zaczynam od rozgrzewki. Jest to rozgrzewka typu ogólnorozwojowego, żeby podnieść temperaturę ciała, żeby poszerzyły się naczynia krwionośne, żeby więcej tlenu i substancji odżywczych dotarło do mięśni. Rozgrzewka ogólna powinna po prostu podnieść tylko naszą temperaturę ciała, nie powinna nas zmęczyć. Na tej zasadzie, że czujemy, że już jest nam ciepło. Ja mam taką swoją rozgrzewkę, powiedzmy specjalistyczną, że cały czas staram się przygotowywać ciało do wysiłku, który mnie czeka w górach, więc przykładowo idę sobie 3 minuty na płaskim, następnie po 3 minutach podnoszę sobie bieżnię na 8 stopni, idę w określonym tempie, na przykład 6 km na godzinę. Każdy dostosowujecie tę rozgrzewkę do siebie, nie? Czy macie umiejętność szybkiego chodzenia, możecie robić długi krok, to sobie prędkość zwiększajcie. Wysokość też możecie dla siebie odpowiednio stosować. Po 3 minutach znowu podnoszę bieżnię, przykładowo tam na maksymalny wzniosek, tutaj jest 15. Utrzymuję tempo marszu. Wyższy kąt na bieżni sprawia, że ta rozgrzewka jest bardziej intensywniejsza i nie musimy tutaj tracić wiele czasu. I tak średnio 10 do 15 minut. No i po tych paru minutach znowu schodzę na 8 stopni wzniosek. Dobra rozgrzewka ogólna może nawet przyczynić się do tego, że nie będziecie po intensywnym treningu odczuwać tak zwanej opóźnionej bolesności mięśniowej, czyli tak zwanych DOMS-ów, potocznie nazywanych zakwasów. Dlatego zwróćcie szczególną uwagę na poprawną rozgrzewkę. Po części ogólnej rozgrzewki, ja mam zawsze taką swoją ulubioną część specjalistyczną rozgrzewki. Zawsze robię przed każdym treningiem drążek z brzuszkami, ale żeby wskoczyć na drążek, to jeszcze staram się przygotować określone partie mięśniowe do tego, żeby nie było jakichś urazów przed ćwiczeniem na drążku. Przyciąganie na taśmach TRX. Tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, żeby rozpocząć ruch od retrakcji łopatek i dopiero przyciągnąć. O. Takich 15 powtórzeń. Obciążenie regulujecie sobie tutaj kątem ustawienia. Im niżej, tym ciężej. Trzeba też pamiętać, żeby trzymać korpus sztywno. Kolejnym ćwiczeniem tutaj partia mięśniowa, które pracują przy podciąganiu, to jest biceps. Też 10-15 powtórzeń. No i obręcz barkową jeszcze na TRX się można przygotować. Cały czas trzymam tutaj gorset mięśniowy, tak zwane chowanie żeber, podwijanie miednicy, żeby kręgosłup był sztywno. Wtedy nie przejmuje on żadnych obciążeń i pracują tylko mięśnie, które są angażowane do danego ruchu. No i teraz przechodzę do tej części głównej rozgrzewki specjalistycznej, czyli podciągania drążku i od razu robię brzuszki, bo często mam tak, że po całym treningu już nie mam siły, żeby robić jeszcze samym mięśniem brzucha, więc staram się zrobić to na początku. Podciąganie na zasadzie 3 serii, 3 różnych chwytów. Pierwszy chwyt. Też ważne, żeby trzymać tutaj schowane żebra, gorset mięśniowy napięty, mięśnie brzucha napięte.
Hop. Pierwszy ruch ze ściągnięcia łopatek. No i od razu przechodzę do mięśni brzucha. Tutaj będę jechał wszystkie serie scyzoryk. Staram się pilnować zawsze przerw i trenuję z zegarkiem. Przerwa teraz 1,5 minuty. Robię 3 serie na dany chwyt na drążku. Po 3 seriach przechodzę na szeroki nachwyt i jeszcze później chwyt młotkowy. Znaczy teraz przechodzimy do części głównej tego treningu. Do najtrudniejszego ćwiczenia to będzie 1000 półprzysiadów połączonych w serii łączonej z wykrokami, a raczej wypadami w przód ze sztangą. Sztanga. Ciężar powinien być około 50% masy waszego ciała, więc skoro ja ważę prawie 90 kg, to sobie daję tutaj 40 kg na sztangę i robimy 100 półprzysiadów. Od razu po tych 100 półprzysiadach wypadę ze sztangą w przód. Ja teraz wam o tym powiem, bo jak będę robił, to być może już nie będę miał tchu, żeby opowiadać o tym, co się dzieje. Natomiast na początku będę mówił wam, na co zwrócić uwagę, żeby to wszystko technicznie prawidłowo było zrobione. No i teraz, słuchajcie, najważniejsza rzecz w tym treningu to się skupić. Ja zazwyczaj stosuję tutaj muzykę, słuchawki i odcinam się od otoczenia, bo robiąc 100 półprzysiadów to zajmuje około 3-4 minut. Nie można się tutaj rozpraszać, bo ten trening wtedy nie wyjdzie. No i schodzimy, łapiemy powietrze, wydech, półprzysiady. Ja zaczerpnąłem ten trening z przygotowań moich do triatlonu dystansu Ironman. Miałem taki rozpisany trening. Buduje on niesamowicie wytrzymałość siłową nóg. Po to, żeby na przykład na rowerze mocno trzymać tempo, a w górach się świetnie to przekłada też na podejścia. I takich 100 półprzysiadów trzeba samemu to liczyć. Stówka. No i teraz wypady w przód. Po 20 na nogę. Robimy dla was film instruktażowy, więc ja całego treningu nie wykonam, bo nie byłbym w stanie mówić, skupić się na merytoryce i jeszcze wykonać cały trening. Ale pamiętajcie, nie zaczynajcie od 1000 półprzysiadów, tylko zacznijcie od na przykład 50 w serii i mniejszym ciężarem zaczynajcie. Wytrzymałość siłowa to polega na tym, że wzmacniamy włókna czerwone przede wszystkim, które są odpowiedzialne za pracę w długim okresie czasu i dlatego trzeba dobrać takie obciążenie, żeby określoną ilość powtórzeń wykonać. No i dobra, pierwszy zestaw zrobiony. To powinno wam zająć około 30-40 minut. No i teraz drugi zestaw ćwiczeń. Zrobimy wykroki już chodzone, czyli tak zwany spacer smoka z wejściem, z obciążeniem na skrzynię. Zajmie drugie 30 minut i macie trening wytrzymałości siłowej nóg skończony. Na początku tego filmu wspomniałem wam o tym, jak należy przygotowywać się do tego, żeby wstąpić w szeregi wojsk specjalnych, na jakie dyscypliny zwrócić uwagę. Natomiast musicie też pamiętać o swoim zdrowiu, które jest też ważne, żeby dostać orzeczenie Komisji Lekarskiej do zdolności służby w wojskach powietrzno-desantowych. To też jest kłopot, bo możecie być sprawnymi mega fizycznie ludźmi, a będzie problem z WPD, Komisją do Wojsk Powietrzno-Desantowych, więc na to też zwróćcie uwagę. Chodzi o kręgosłup, chodzi o przegrodę nosową i tak dalej, i wzrok. Więc nie tylko sprawność fizyczna, ale również musicie dbać o to zdrowie.
Zobaczcie, ten trening, który tu robicie, jest dosyć żmudny, nie jest atrakcyjny. Robicie tysiąc pół przysiadów i trzeba się mega na tym skupić. Nie można rezygnować w trakcie. I teraz, robiąc takie treningi częściej, wy się uczycie nie rezygnować w trakcie, nie? Więc to też ma przełożenie później na to, co się dzieje w trakcie selekcji, że jest ciężko, ale wy tak ciężko trenowaliście, że jesteście w stanie znieść ten wysiłek. Teraz będzie kolejny zestaw, już powiedzmy ostatni na tym treningu wytrzymałości siłowej. Zrobimy teraz wykroki chodzone z workiem bułgarskim. To może być jakikolwiek tutaj akcesorium. Dobieracie też obciążenie pod kątem, żeby wykonać określoną ilość powtórzeń. Tutaj będziemy robić 100 wykroków plus wejścia na skrzynię z przysiadem. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I takich serii chciałbym zrobić 3, żeby łącznie było 300 wykroków i po 50 wejść na skrzynię, czyli 150 wejść z obciążeniem. To też trochę trwa, więc trzeba się skupić i po prostu zrobić ten trening, nie? Nie marudzić, tylko robić. Skupiam się, patrzę przed siebie. Trening musi być porządnie zrobiony. Szkoda marnować czas. Wykroki, długość wykroku robi się taką, żeby palce za daleko nie wyszły i staracie się, żeby kolano było na wysokości palców. Energiczny wyprost. No i teraz wchodzimy na skrzynię 50 razy. Całe stopy do wyprostu, schodzimy, pełen przysiad, tak zwany ATG, czyli As to Grass. Pilnujemy oddychania. Jest 50 razy. Słuchajcie, jeżeli trening będzie trwał dłużej niż godzinę, a ten tyle zajmuje, to pamiętajcie, żeby na trening wziąć sobie izotonik albo jakąś odżywkę carbo, bo po prostu zużywacie dosyć dużą ilość glikogenu w trakcie tego treningu, bo jest dosyć intensywny. No i żeby był power cały czas, to trzeba wypijać trochę tych węgli w trakcie treningu. Powyżej 90-60 minut oprócz wody trzeba mieć jeszcze izotonik albo carbo. Po całym treningu, ja często o tym zapominam, ale bardzo ważny jest element rozciągania, żeby rozbić te mięśnie, zwłaszcza, że dzisiaj był trening nóg, no to trzeba je trochę teraz rozbić. I ja stosuję takie kilka ćwiczeń, bo oprócz nóg to jeszcze sobie rozciągam odcinek lędźwiowy. Pierwsze ćwiczenie polecam, jest kanapowe rozciąganie, w ten sposób ustawiamy stopę. Będzie ciężej jeszcze, jeżeli stopa będzie miała tutaj bliższy kąt. I w ten sposób rozciągamy. Tu powinniście czuć mocne napięcie. Jeżeli tego nie czujecie, to można zrobić dłuższy wypad. Ewentualnie podkręcić miednicę, czyli chowając żebra powodujemy, że tutaj mocniej nam zaczyna pracować. Wytrzymać tak 10-15 sekund. Nogi mi drżą całe po tym treningu już. Tutaj podobne ćwiczenie do kanapowego z naciskiem na czworogłowy uda. I też staram się podkręcić tą miednicę, żeby czuć w zginaczu biodra napięcie. Zmiana strony. Hop, hop, hop. Ewentualnie w okresie poprzedzającym selekcję pamiętajcie, żeby znaleźć dobrego fizjoterapeutę i chodzić do niego, żeby wam porozbijał te mięśnie, które obciążone są żmudnymi treningami z plecakiem, z kamizelkami. Mięśnie dosyć mocno dostają. To są przykładowe ćwiczenia, bo wiadomo, każdy może sobie dobrać ewentualnie do siebie. Ja stosuję na przykład te, które wam pokazuję. Teraz nogi rozbite, czwórki, dwójki, możecie też zrobić rozciąganie. Teraz zrobimy na pośladek. Bardzo ważny element tutaj, żeby mięśnie pośladkowe też były porozciągane, bo one powodują, że ściągają nam pasma i odczuwamy na przykład bolesność w odcinku lędźwiowym. Jest takie ćwiczenie, które bardzo, bardzo mi sprawia ból, to jest coś takiego.
i kładziemy się, przyciągając kolano do siebie. I tutaj w tym przypadku mocno czujemy w prawym biodrze napięcie i delikatnie, nie za mocno. W tym ćwiczeniu dosyć często słyszę ostatnio strzelanie w odcinku lędźwiowym. Wtedy wydaje mi się, że jest poprawnie zrobione. Hop. No i dobra, mamy zrobiony pierwszy trening wytrzymałości siłowej nóg, taki przykładowy, proponowany przeze mnie. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie kanał, napiszcie coś w komentarzach, czy chcecie więcej, czy się podobało, czy nie. Ewentualnie jak macie jakieś pytania, to też tam umieszczajcie i zapraszam też do śledzenia mojego kanału na YouTubie i moje social media, Zachar Selekcja, Instagram i na Facebooku. Także pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego odcinka.